Czołem ludziska! A więc przyszedł czas na sezon 11 z najbardziej chyba popularnej serii na moim kanale, czyli z The Escapists. Wracamy do więziennych klimatów, będziemy ogrywać Duct Tapes Are Forever i zazwyczaj z tej okazji mam dla was zawsze odcinek wstępny, w którym możecie wypełnić grankietę i podać mi swoje pomysły na imiona dla wszystkich, w tym przypadku agentów i pomocników, którzy będą w więzieniu. Właśnie nie mówię strażników i więźniów, ponieważ zaraz wam pokażę, na czym polega ogólnie założenie tego naszego bonusowego więzienia. Otóż, moi drodzy, jesteśmy jednym, będziemy agentów czy szpiegów, już zapomniałem. W każdym razie jesteśmy szpiegami. Jesteśmy jednym ze szpiegów, którzy zostali pojmani przez jakiegoś tam, nie wiem, bossa, prawda, zakwaszonego bigosa, tak? I ten boss prowadzi wielką operację pojmania wszystkich szpiegów, którzy rujnują mu interesy, tak? Więc jesteśmy jednym z nich teraz. To jest oczywiście oficjalna wersja, nie bójcie się, na pewno jakoś wkręcę w to fabułę blaszakową, żeby jakoś trzymać dalej fason, tak? Żeby to była ciągłość z całą historią połączoną z moimi poprzednimi sezonami z The Escapists. Także tak mniej więcej się to, prezentuje, czyli będziemy po prostu szpiegami uciekającymi z jakiegoś tam schronu tego wielkiego, dziwnego bossa bez imienia, którego niestety imienia w opisie gry nie widziałem. Więc jesteśmy właśnie takim oto ziomeczkiem będziemy. Niestety nie mam możliwości wyboru w ogóle jego wyglądu. Możemy tylko jego imię nadać, oczywiście imieniem się zajmę, dostosuję to oczywiście do fabuły. Niemniej najważniejsza dla was kwestia to jest właśnie to, żebyście mi tutaj podali swoje przykłady imion dla pomocników, właśnie to są pomocnicy, którzy grają tak naprawdę rolę strażników, jak również współszpiegów, z którymi będziemy, prawda, tutaj próbować uciec. Zauważcie, że każdy szpieg jest inny w tym przypadku i w ogóle jak klikam mieszać, bo oczywiście cały czas twórcy nie poprawili tych niektórych polskich słów i cały czas jest mieszać, wstawać, rzucać, zamiast po prostu, nie wiem, pomieszaj, czy cokolwiek, po prostu nikt tego nie dopracował jeszcze, no ale mniejsza z tym, jedyne co tutaj tak naprawdę się miesza to imiona, tak, ale imiona i tak będziemy ustawiać własne, więc się musi tym przejmować. Agentów mamy z tego, cały czas mówię o nich agenci, ale w sumie to są agenci, szpiegowie są w pewnym sensie agentami, mamy dziewięciu szpiegów, z którymi będziemy tutaj spędzać czas i pomocników mamy tutaj zaraz 5, to jest 10, 15. 15 pomocników, a tylko 9 szpiegów, więc tak wygląda rozkład. Mam nadzieję, że wymyślicie jakieś fajne ksywki. Tam również sporo dodatkowych pytań umieściłem w grankiecie, żebyście sobie mogli w razie czego uzupełnić, żeby było śmieszniej, fajniej i zabawniej, także wypełniajcie i niebawem, bo już w tę sobotę startujemy z pierwszym odcinkiem z The Escapist Duct Tapes Are Forever, czyli sezon 11. I u mnie jak zawsze oczywiście będą dwa odcinki na dzień z The Escapist. Tu też się nic pod tym kątem nie będzie zmieniać, także wielka piona, trzymajcie się i widzimy się już niebawem w nowej serii z Escapistów. Cześć!